Fajnie, dobrze. No to dzisiaj przed nami duże wyzwanie. Chcemy podczas jednego wykładu tylko omówić całą księgę, mianowicie księgę liczb. A księga jest wielka, jest piękna. No tu się dzieją bardzo ważne rzeczy, więc no, spróbujemy, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No jest to czwarta księga pięcioksięgu, bardzo ważna. W strukturze pięcioksięgu można powiedzieć przedostatnia. Zacznijmy, jak to się mówi czasem żartobliwie, od środka, czyli od tytułu. Żartowałem, od początku oczywiście. No więc tytuł Księga Liczb. No więc wszyscy, którzy są dobrzy w naukach ścisłych, w matematyce, mogą się cieszyć. Księga będzie o liczbach. No nie żartuję, również humaniści jak najbardziej mogą tutaj, że tak powiem, się bardzo, bardzo dużo treści wyciągnąć, bo ta nazwa liczby. No, pochodzi od greckiego terminu nadanego, od greckiego tytułu nadanego w Septuagincie, czyli aritmoi. Później od tego mamy arytmetykę na przykład. Później na łacinę numeri, czyli właśnie liczby. A wzięło się to po prostu z prostej takiej konstatacji, że rzeczywiście księga cała obfituje w liczby. A przede wszystkim mowa tutaj jest o dwóch takich wielkich spisach ludności, gdzie rzeczywiście te liczby będą się pojawiać, ich będzie bardzo dużo i w bardzo wielkiej ilości. To jest przede wszystkim rozdział drugi, gdzie mamy spisany lud Boży, który idzie po pustyni. Ale jak się dowiemy z Księgi Liczb, być może już to wiecie, ten lud Boży nie wejdzie do Ziemi Obiecanej. Poprzez te szemrania, grzechy, bunty, Pan Bóg da taką karę, że to pokolenie nie wejdzie do Ziemi Obiecanej. I następne pokolenie, które będzie miało wejść do Ziemi Obiecanej, również będzie spisane. Czyli to pokolenie, które będzie bohaterem Księgi Liczb, jest spisane w rozdziale drugim. I tu mamy całą masę liczb. I pewnie tutaj sam początek księgi obfituje w te liczby, więc już tutaj ten tytuł mógł być adekwatny, czy wydawał się starożytnym autorom adekwatny. Ale drugi taki spis będzie pod koniec księgi, właśnie w 26 rozdziale, gdzie będzie spisane z kolei pokolenie, które właśnie następne, które wejdzie do Ziemi Obiecanej. Więc można powiedzieć, że te dwa wielkie spisy ludności tworzą taką klamrę, czy taką zewnętrzną klamrę, to się w biblistyce nazywa, czy w literaturoznawstwie inkluzja, czyli takie literackie obramowanie całej księgi. No i to właśnie będzie, no i to oczywiście te dwa wielkie spisy przede wszystkim przyczyniły się do tej nazwy, którą księga ma dzisiaj, no ale oczywiście księga jakby w oryginale, w hebrajskim ma, jak wiemy, nazwę wywodzącą się nie tyle od jakiejś treści czy skojarzenia, ale od pierwszych słów. I teraz pierwsze słowa są tej księgi takie, że Pan przemówił do Mojżesza, Vaidaber Adonai el Moshe. To są jakby pierwsze słowa, ale tam pada takie charakterystyczne określenie Bemidbar w pierwszym zdaniu księgi Liczb. Bemidbar, czyli na pustyni. I rzeczywiście to określenie zostało wybrane jako tytuł, po pierwsze dlatego, że jest właśnie na początku, że jakoś tam w ten sposób starożytni często nadawali tytuły, to już wiemy z Księgi Rodzaju, z Księgi Wyjścia i Kapłańskiej, z wcześniejszych naszych wykładów. Ale również tutaj ten tytuł wybrany z pierwszego wersetu, znowu można powiedzieć, że chociaż tytuł no, dosyć dobrany przypadkowo, to jednak bardzo świetnie oddaje treść tej księgi. Rzeczywiście Księga Liczb to jest księga, której cała, można powiedzieć, historia, cała ta opowieść odbywa się na pustyni, Bemidbar. Bemidbar. Be to jest na, czy w, Midbar, pustynia. Miejsce słowa, gdyby tak powiedzieć dosłownie, albo miejsce odwrócenia. Zależy od czego weźmiemy ten rdzeń, ale tu już nie wchodzę w szczegóły. Księga na pustyni. Rzeczywiście Księga Liczb będzie jakby odbywać się na pustyni, bo mamy wędrówkę Izraela, jak już wiemy, z Egiptu najpierw na Synaj. Tu jesteśmy jeszcze pod Synajem, bo to jest kontynuacja Księgi Kapłańskiej i będziemy szli już w stronę Ziemi Obiecanej z ludem Bożym. No i rzeczywiście księga odbywa się na pustyni i też można powiedzieć, tak patrząc na nią na razie z lotu ptaka, że jest to księga wędrówki. Jest to księga o wędrowaniu ludu Bożego. Gdybym miał tak w jednym zdaniu opowiedzieć, o czym jest ta księga, to jest to księga o wędrowaniu ludu Bożego z Bogiem. To jest księga o podróży. To jest księga o jakiejś takiej wewnętrznej podróży człowieka. Bo owszem, tutaj mamy opisaną zewnętrzną, fizyczną podróż z Synaju do stepów Moabu, czyli do miejsca, z którego w księdze Jozuego Izraelici będą wkraczać do Ziemi Obiecanej. A więc można powiedzieć, że mamy fizycznie opisaną tutaj zewnętrzną wędrówkę.
Ale tak naprawdę to jest wędrówka człowieka, bo tutaj tyle przygód Izrael na tej pustyni doświadczy, tyle doświadczy też własnych słabości, własnych trudów, jakby takiego możliwości wglądu w siebie, że można tą księgę nazwać rzeczywiście taką wewnętrzną podróżą człowieka w towarzystwie Pana Boga, ale podróżą, która właśnie daje dużą naukę, daje duże takie samodoświadczenie. Izrael dopiero na pustyni przekona się, jak czasem nie jest łatwo podróżować z Panem Bogiem, ale to nawet nie o to chodzi, że jak czasem nie jest łatwo z samym sobą, o tak. Bo tutaj właśnie ta księga będzie obfitować też, no mamy symboliczne 10 prób, czy 10 właśnie buntów, nie tam gdzieś w księdze Liczb dalej będzie powiedziane, że już 10-krotnie żeście wystawiali mnie na próbę. Będzie tych wielkich takich 10 buntów Izraela w księdze Liczb. Więc Izrael w tej księdze rzeczywiście przekona się, że to podróżowanie z Panem Bogiem jest z jednej strony piękne, bo to jest Pan Bóg jest w samym centrum Izraela, w samym centrum obozu, jest tak blisko, jak jeszcze nigdy nie był ludu Bożego. Ta obecność Boża jest bliska, jest odczuwalna. A z drugiej strony właśnie no, człowiek okaże się bardzo złożony, skomplikowany i okaże się, że będzie potrzebne takie właśnie to samo takie poznanie, samopoznanie, takie wewnętrzne rozeznanie, żeby już do ziemi obiecanej wejść innym. Więc gdybym miał streścić Księgę Liczb tak w paru słowach, to bym powiedział, że to jest księga, która jest księgą dojrzewania Izraela na pustyni i takiego księga takiego właśnie, można powiedzieć, poznawania samego siebie, po to, aby do ziemi obiecanej już mógł wejść nowy lud. Oczywiście znowu, fizycznie to będzie nowe pokolenie. Wiemy, że stare pokolenie, to, które się buntowało na pustyni, ono zgodnie z tekstem Księgi Liczb umrze na pustyni. Do ziemi obiecanej wejdzie nowy lud. Ale to znowu jest pewna symbolika. Symbolika do tego, że do ziemi obiecanej ma wejść nowy człowiek. Człowiek już, można powiedzieć, jakby bogatszy o to wiele doświadczeń z tego takiego samorozwoju, samopoznania, takiej kontemplacji, czy tych zewnętrznych doświadczeń. Dobrze, to jest tak z lotu ptaka. Jeżeli jeszcze patrząc na księgę z lotu ptaka, trzeba by powiedzieć, że księga dzieli się, bo zacznijmy od takiej struktury też, żeby zobaczyć sobie jakieś części tej księgi. Księga dzieli się na takie, można by powiedzieć, na takie dwie główne części. Pierwsza część to są rozdziały od 1 do 10. Rozdziały od 1 do 10, które właśnie dotyczą tego etapu, kiedy Izrael jeszcze obozuje pod górą Synaj. To jest jeszcze, jakby można powiedzieć, ta bezpośrednia kontynuacja tego, co czytaliśmy w Księdze Wyjścia i w Księdze Liczb. Pamiętam, że w Księdze Wyjścia, w 19 rozdziale, było powiedziane, że Izrael przybył z Egiptu na górę Synaj, pod górę Synaj, tam rozbił obozowisko i od 19 rozdziału Księgi Wyjścia, aż do 40 rozdziału Księgi Wyjścia i później przez całą Księgę Kapłańską Izrael dalej obozuje pod górą Synaj i dalej odbiera od Pana Boga różne wskazówki, różne porady życiowe, różne mądrości. Tak? To, co nazywamy Torą, czyli właśnie prawem, ale tak naprawdę wiemy, że to de facto dotyczy bardziej jakichś wskazówek mądrościowych, wskazówek życiowych. I teraz ta część, ten sposób opowiadania jeszcze jest kontynuowany przez 10 rozdziałów Księgi Liczb, czyli pierwsza część Księgi Liczb, 10 rozdziałów, to jest właśnie Izrael dalej obozuje pod górą Synaj i można powiedzieć dalej odbiera te różne nakazy. Od 11 rozdziału, tak naprawdę od 10 rozdziału 11 wersetu, obłok unosi się z namiotu spotkania i zaczyna wędrować. Izraelici wtedy zwijają obozowisko i idą za obłokiem. Tak? I od 11 rozdziału mamy właśnie to pielgrzymowanie ludu Bożego. Pielgrzymowanie przez pustynię, to jest to Bemidbar na pustyni, to będzie ta ich wędrówka, aż do stepów Moabu i można powiedzieć, to wędrowanie będzie takim właśnie wielorakim, wieloaspektowym przygotowaniem do zajęcia Kananu, przygotowaniem do wejścia do Ziemi Obiecanej. Tą drugą część, czyli od 11 rozdziału aż do 36, bo chyba 36 rozdziałów ma Księga Liczb, można też podzielić na dwie części. Najpierw to jest takie stricte wędrowanie, od 11 rozdziału do 20, mniej więcej pierwszego rozdział Izrael wędruje faktycznie, mamy te różne pokusy, próby, mamy tam, prawda, wywyższenie węża na pustyni, mamy bunt Massa Meriba, mamy jakieś inne opowiadanie i tak dalej. Zaraz pewnie przejdziemy do szczegółów. A w 20, można powiedzieć pod koniec 21 rozdziału, już Izrael dochodzi do stepów Moabu, czyli do granic, gdzie widzi Jordan, a za Jordanem już widzi Ziemię Świętą i tam następuje rozbicie obozu i tam już jest takie bardziej przygotowanie do wejścia do Ziemi Obiecanej.
Więc to jest taka, można powiedzieć, że tak można by podzielić księgę na te dwie albo trzy części. Rozdział 1 do 10 pod górą Synaj, od 11 do 21 mniej więcej właśnie pielgrzymowanie po pustyni i od 22 aż do końca księgi to już będzie takie bezpośrednie przygotowanie do wejścia do Ziemi Obiecanej. Dobrze, to no może skupmy się w takim razie na paru takich wybranych opowiadaniach. Tu jest dużo opowiadań, więc na pewno będę musiał przeskoczyć niektóre, ale tu się dużo ciekawych rzeczy dzieje. Ale spróbujmy przynajmniej paru z tych opowiadań tak bliżej się przyjrzeć, parę tak bliżej omówić. Najpierw zwróćmy uwagę, w rozdziale pierwszym mamy wymienione imiona wodzów pokoleń. Bardzo ciekawy jest rozdział drugi, bo on opisuje jakby, jak wygląda obóz izraelski. I ten obóz izraelski to jest tak zwany stan idealny. To jest jak Izraelici rozbijali obóz pod górą, właśnie wędrując przez pustynię, przez te symboliczne 40 lat, tak? Bo powiedzmy, że już pod górą Synaj byli rok, do Synaju też tam szli, więc tu mamy okres mniej więcej 38-letniej wędrówki. No to oczywiście to jest znowu, nie ma co tutaj liczyć 38 czy 39, bo oczywistym jest, że liczba 40 jest liczbą symboliczną. To zresztą wiele razy będzie w księdze liczb i w innych księgach wielokrotnie ta liczba wymieniana. 40 lat to jest okres jakby takiej właśnie dojrzałości, to jest okres jednego pokolenia, to jest okres, można powiedzieć, jakiegoś wypełnienia się ważnego, jakiegoś dopełnienia ważnego obowiązku albo spełnienia się jakiś ważny okres czasu, w którym dokonuje się pewne wydarzenie. 40 dni na pustyni Pan Jezus pości, 40 dni spada deszcz potopu, 40 dni Mojżesz jest na górze Synaj i to można by wymieniać. Tą 40 to można by tutaj wiele, wiele razy jeszcze wymieniać. Więc jasne jest, że liczba 40 jest liczbą symboliczną, określającą właśnie jakiś taki zamknięty okres, a zwłaszcza jeżeli mówimy o latach, nie o dniach, tylko o latach, to jest mowa o jakimś takim jednym pokoleniu. To mniej więcej tyle, można powiedzieć, człowiek dojrzewał do pełni bycia jednego pokolenia. I w drugim rozdziale mamy właśnie opowiadanie o rozmieszczeniu pokoleń w obozie Izraela. I jest to obraz taki, można powiedzieć, niesamowity, wyidealizowany. Taki obraz, który właśnie pokazuje duchową stronę Izraela. Ja spróbuję wam to pokazać. Mianowicie, tak, tutaj udostępnimy ekran. Sekundeczkę jeszcze. O tak, tutaj, dobra, już to mam. Zrobimy udostępnienie, żeby pokazać właśnie, jak wygląda ten taki wyidealizowany obóz Izraela. Oczywiście on mógł przypominać obozy militarne, bo na przykład w Egipcie, nie wiem, obozy Ramzesa II podobnie się rozkładały i tak dalej. Ale tutaj przede wszystkim chodzi o taką warstwę, nawet nie tyle militarną czy rzeczywistą, tylko bardziej warstwę taką duchową, że Izrael obozuje w taki sposób bardzo uporządkowany. To nie jest jakiś chaos, to nie jest jakieś rozbijanie namiotów tam, gdzie po prostu popadnie. Tylko po pierwsze, w centrum znajduje się przybytek, namiot spotkania. To jest ta świątynia, o której opowiadaliśmy na wcześniejszych wykładach z Księgi Wyjścia i z Księgi Kapłańskiej. W centrum jest Boża obecność, w centrum jest Bóg, który jest Panem Izraela, który jest Królem Izraela, który mu dowodzi, który jest jego wodzem, można powiedzieć. To jest taki, gdyby znowu porównać to do obozu militarnego, no to oczywiście tutaj mamy centrum dowodzenia, same ten określenie, centrum dowodzenia, prawda? Tutaj jest Bóg jako Pan Izraela. Bóg jest otaczany przez wewnętrzne pokolenia, ta jedynka, dwójka, trójka, czwórka, to są pokolenia lewickie. Tutaj są lewici. Otóż lewici, jako takie pokolenie kapłańskie, no było tym, które było najbliżej świątyni, najbliżej przybytku, też miało służyć w przybytku, miało go składać i rozkładać i tak dalej. No więc można powiedzieć, że najpierw tutaj o tej obecności Bożej strzegą najbliżsi współpracownicy Boga, czyli właśnie pokolenie lewitów. Później oczywiście mamy tutaj pokolenie też Judy. Co ciekawe, bardzo mocno wyróżnione pokolenie Judy, jako tutaj widzimy, jako to, które obozuje właśnie przed samym przybytkiem, to, które ma chronić jakby no, od samego przodu. Więc też widać już tutaj wyróżnienie pokolenia Judy. Wiemy, że pokolenie ważne, jest pokolenie, z którego będzie pochodził Dawid, późniejsi królowie Izraela. W Nowym Testamencie w genealogii Mateusza czy Łukasza mamy Jezusa, który właśnie wywodzi się z genealogii Judy. Właśnie z pokolenia Dawida. Jezusie, synu Dawida, prawda? Więc mamy, można powiedzieć, że ten obóz pokazuje też pewną wyróżnioną hierarchię pokoleń. Mamy w środku pokolenie Lewiego, pierwsze zewnętrzne pokolenie Judy, ale generalnie chodzi o to, że to jest ten taki symboliczny obraz pokazujący tą właśnie straż Bożej obecności.
proszę znowu wrócić sobie do, albo przypomnieć to, co mówiliśmy na wykładach z Księgi Wyjścia i z Księgi Kapłańskiej, gdzie zasadniczym tematem drugiej części Księgi Wyjścia, czyli opisu przybytku, opowiadania o przybytku, i zasadniczym tematem Księgi Kapłańskiej było, jak ochronić Bożą obecność w Izraelu, jak ochronić tą delikatną, kruchą Bożą obecność pośrodku ludzi. Pan Bóg po raz pierwszy zamieszkał tak blisko człowieka, nie? I to rozbicie tych namiotów za każdym razem, kiedy Izraelici rozbijają obóz, to właśnie w ten sposób miało właśnie pokazać tą pieczołowitość w ochranianiu, w strzeżeniu Bożej obecności wśród ludu. I tak będzie później też w całej Księdze Liczb. Kolejne rozdziały. Można powiedzieć, że tak, w centrum tej pierwszej części, tam mamy jeszcze rozdział, na przykład taki trudny rozdział, bo ja już pomijam pewne przepisy, tam mamy na przykład różne jakieś rozstrzygnięcia bardzo ciekawe, to zresztą Księga Liczb, tak tylko na marginesie dodam, że w niej się również pojawiają przepisy rytualne czy liturgiczne, których oczekiwalibyśmy w Księdze Wyjścia albo w Księdze Kapłańskiej. Tu nagle, kiedy Izrael obozuje albo już nawet idzie w stronę Ziemi Obiecanej, nagle pojawiają się znowu jakieś przepisy. To widać wyraźnie, że tylko tak dotknę tego tematu, nie będę w ogóle o tym mówił, że charakter literacki Księgi Liczb jest bardzo złożony. To jest prawdopodobnie najpóźniej napisana księga w Pięcioksięgu i prawa, które nie zmieściły się w Księdze Wyjścia albo w Księdze Kapłańskiej, a które autor biblijny, ostateczny redaktor Biblii, chciał jeszcze włączyć do Przymierza Synajskiego, do Pięcioksięgu, do Tory, żeby one były w Torze, umieścił je już, nie mógł je umieścić w Księdze Wyjścia, w Księdze Kapłańskiej, które już były zamknięte. Pewne przepisy i prawa umieścił w Księdze Liczb. Tego efektem jest właśnie sytuacja, w której Izrael idzie, na przykład już z góry Synaj poszedł i idzie dalej, a nagle znowu są dyktowane jakieś prawa. Możemy się dziwić, dlaczego, no to czemu Pan Bóg tego wcześniej nie powiedział, kiedy Izrael był pod górą Synaj i kiedy te różne przepisy odbierał. Otóż tak jak mówię, tutaj dotykamy tematu bardzo złożonego, o którym nawet nie chcę w ogóle tutaj rozwijać czy wspominać. Mianowicie właśnie, znaczy wspomniałem, ale nie chcę go rozwijać, mianowicie właśnie tematu bardzo złożonej struktury Księgi Liczb. O to między innymi właśnie wynika z tego, że księga jest zredagowana z wielu źródeł, i starożytnych źródeł, i źródeł późniejszych, po niewoli babilońskiej. No i właśnie jej charakter literacki jest dosyć złożony. Tutaj badacze, bibliści, no bardzo, bardzo dużo badań próbują wkładać w to, żeby zrozumieć, ująć jakoś właśnie ten charakter literacki Księgi Liczb. Ale te przepisy pomijam, natomiast tutaj mamy na przykład w piątym rozdziale taką tak zwaną ofiarę za posądzenie. Bardzo trudny tekst, bo mówiący o tym, że mężczyzna, który podejrzewał kobietę o zdradę, mógł pójść do kapłana i zażądać, żeby kobieta wypiła zatrutą wodę, jeżeli by się jej nic nie stało. To znaczy, że ona jest niewinna, a jeżeli by ta woda, tak zwana gorzka woda, jej coś zrobiła, no to by znaczyło, że jest winna. A więc no, takie prawo, które zresztą pochodzi spoza Izraela, ono zostało prawdopodobnie przejęte do Izraela. Nie będę teraz szerzej wchodził w szczegóły, więcej będzie o tym w mojej nowej książce, którą w tym roku, w 22, zaraz się ukaże. To będzie taki wywiad, który żeśmy, taka rozmowa przeprowadzili z Pawłem Wiedziakiem, więc w tej książce tam będzie troszkę więcej rozmawiamy o tych tematach, więc ja niektóre rzeczy pominę. Tutaj powiem tylko, że może tak, żeby wyciągnąć z tego taką duchową lekcję z tego rozdziału piątego, to powiem tylko tyle, że tak naprawdę proszę zwrócić uwagę, że Izraelita w sytuacji niepewności, w sytuacji, kiedy nie wie, co zrobić i nie ma żadnych jakichś przesłanek, zwraca się do Pana Boga. To jedno z tego tekstu możemy wyciągnąć. Jakby już pomijam różne aspekty starożytnego rytuału, starożytnego zwyczaju, wielkiej ostrożności, z jaką to wykonywano i innych jeszcze towarzyszących elementów, czy jakby wyjaśnień. Zwrócę tylko uwagę, że człowiek, jeżeli nie wie, co zrobić, nie ma żadnej przesłanki, nie ma żadnego argumentu, nie wie kompletnie, jak się zachować, idzie do Pana Boga, nie? Idzie do Pana Boga. I to jest takie coś, co na pewno z tego rozdziału możemy dla siebie wyciągnąć. Później mamy szósty rozdział, czyli Nazireat, śluby Nazireatu. To jest też takie piękne opowiadanie, mówiące o tym, że pewni ludzie w Izraelu, no jakby chcieli złożyć z Bogu specjalne śluby. Można powiedzieć, że tutaj mamy taki pierwotny opis ślubowania czegoś Panu Bogu, poświęcenia czegoś, bycia jakimś takim poświęconym dla Pana Boga. Bo po pierwsze Nazirejczycy ślubowali Bogu, to był albo ślub, najkrócej to był miesiąc, albo to był miesiąc, to mógł być złożony ślub na miesiąc, na rok, albo czasem na całe życie. Wiemy, że święty Paweł też taki ślub składa, jest mowa o tym, że ogolił głowę, bo Nazirejczyk obowiązywał się do
przede wszystkim dwóch rzeczy. Nie picia alkoholu, nie będziesz pił wina ani sycery, no to wino, a wino i sycera to jest rodzaj alkoholu, a więc nie będzie pił alkoholu. Druga rzecz, nie zbliża się do niczego nieczystego, a więc zwłaszcza nieczystości śmierci, różne rodzaje, to o tym mówiliśmy w Księdze Kapłańskiej, analizując Księgę Kapłańską. Nazarejczyk dbał, aby absolutnie nie zbliżać się i nie dochodziło do żadnej nieczystości. A zewnętrznym wyrazem, proszę zobaczyć, że ślubowanie to jest jakiś wewnętrzny, można powiedzieć, taki akt złożony Panu Bogu, ale ono ma jakieś zewnętrzne ślady, nie? Człowiek chce jakoś dać znać, albo jest potrzeba, żeby dać znać, że ktoś jest szczególnie poświęcony Panu Bogu. I Nazyrejczyk na znak właśnie tego ślubowania, które miał, nie obcinał włosów. Na początku golił głowę, a później już nie obcinał włosów, tak? Słynny biblijny Nazyrejczyk to jest oczywiście sędzia Samson, prawda? Sędzia Samson, ten biblijny Herkules, można powiedzieć, z Księgi Sędziów. Też nie obcinał włosów, w tym tkwiła jego siła. No, tam jest opowiadanie, ta siła to jest oczywiście tylko symbol tego posłuszeństwa Bogu. Ta siła nie tkwi we włosach, tylko w tym, że właśnie, że człowiek jakby jest posłuszny temu ślubowi, który złożył. Tak? Samson, jak wiemy, nie dotrzymuje żadnego z tych ślubów. W każdym razie Nazyrejczyk to jest właśnie ktoś, kto poświęcał się Panu Bogu, oddawał się w sposób szczególny, chciał jakby tak więcej niż zwykle, niż normalnie, chciał więcej jakby Panu Bogu oddać, poświęcić. No i zewnętrznym znakiem tego poświęcenia było nieobcinanie włosów. Mi się to kojarzy chociażby dzisiaj, nie wiem, z zakonami. Zakon, też zakonnicy czy zakonnice ubierają się w specyficzny sposób, inny, też żeby zewnętrznie światu podkreślić właśnie ten inny stan, jakby w którym się znajdują, stan pewnego szczególnego zobowiązania czy ślubowania. Dobrze. Zdecydowanie najważniejszym tekstem w tej pierwszej części Księgi Liczb, w tych 10 rozdziałach, jest oczywiście końcówka rozdziału 6, czyli tak zwane błogosławieństwo Aarona, błogosławieństwo kapłańskie. Błogosławieństwo, które Bóg dyktuje Aaronowi i jego synom, czyli kapłanom, które mają przekazywać ludowi. To jest jakby dar Pana Boga, w jaki sposób Izraelici mają błogosławić lud tak, żeby Pan Bóg to błogosławieństwo spełnił. To jest, można powiedzieć, ta funkcja preformatywna Słowa Bożego, czyli że mówiąc coś, jednocześnie to się dzieje, to się staje. Tak? Zresztą słowo błogosławić ma taką właśnie, ma taką funkcję, nie? Bo błogosławię Cię, to nie tylko coś mówię, ale już sprawiam, już to robię, już dokładnie to robię. I teraz właśnie to błogosławieństwo jest niezwykłe, bo no, pod wieloma względami, to naprawdę, uwierzcie mi, mógłbym osobny wykład tylko na temat tego błogosławieństwa opowiedzieć. Ale najpierw taka ciekawostka archeologiczna, bo to jest w ogóle, od tego może warto by zacząć, że jest coś takiego, jest bardzo ciekawa sprawa, że wiemy, że teksty biblijne, które posiadamy, manuskrypty czy odpisy tekstów biblijnych, najstarsze pochodzą z Qumran między innymi, prawda? Czyli Qumran to jest mniej więcej pierwszy wiek przed naszą erą, drugi wiek przed Chrystusem, no najstarsze, prawda? Mamy pojedyncze jakieś elementy troszkę starszych tekstów, ale zdecydowanie najstarszym fragmentem Biblii, jaki dzisiaj posiadamy, fragmentem, bo nie mówię o całej księdze, cała Biblia to jest oczywiście dopiero kodeks leningradzki, który pochodzi z X, XI wieku naszej ery, ale mówię o fragmencie Biblii. Najstarszy fragment Biblii, jaki w ogóle posiadamy, to jest fragment, który został odkryty jakiś czas temu, 1979 rok. Były wykopaliska archeologiczne w Jerozolimie, w grotach pod Syjonem, niedaleko góry Syjon, były prowadzone i badacze, którzy prowadzili te wykopaliska, no niestety bardzo się zawiedli, bo odkryli, że te groty, do których się tam dokopali, są puste. To były jakieś stare grobowce i że te grobowce są puste. No prawdopodobnie zostały wygrabione, to znaczy wiadomo, że po prostu no, szabrowano, okradano takie znaleziska, więc kiedyś pewnie zostały one ograbione. No więc badacze się bardzo rozczarowali i w którymś momencie jeden chłopiec znalazł w tej grocie taki mały zwitek. Zabrał go sobie, pokazał go komuś. Okazało się, że to jest zwitek zrobiony z czystego srebra, malutki, zwój, taki zwinięty rulonik, taki wyprasowanego srebra. I że na tym zwoju są jakieś napisy. Badaczom 3 lata aż zajęło, może właśnie znowu, a poczekajcie, to już to udostępnienie, to już usuniemy. Badaczom 3 lata zajęło właśnie rozszyfrowywanie tego napisu, więc teraz spróbuję wam to pokazać.
I po 3 latach się to udało. Po 3 latach się to udało. I badacze zobaczyli coś takiego. Mianowicie, teraz myślę, że to widać. Po lewej stronie widać ten srebrny, to jest 90%, 99% srebra, więc w całości ze srebra zrobiony taki mały zwitek. On został, oczywiście tutaj już jest rozprasowany, tutaj już jest jakby otwarty, on był zwinięty. I widać na nim napisy. Te napisy są w paleohebrajskim, czyli to jest tak zwany Ketaw Iwri, starożytny sposób zapisu biblijnego, zapożyczony jeszcze od Fenicjan. To nie jest to pismo hebrajskie, które my znamy, bo pismo hebrajskie tutaj widzicie w trzeciej kolumnie po prawej stronie. Natomiast to, co jest napisane na tym rozwiniętym malutkim zwoju, bo to jest kilkucentymetrowe, to jest malutkie, to jest pismo jeszcze paleohebrajskie, czyli dawny sposób zapisywania najstarszych tekstów biblijnych przed niewolą babilońską. To jest sposób zapożyczony, tak jak powiedziałem, od Fenicjan, tak zwany Ketaw Iwri, czy no, pismo fenicko-hebrajskie. I badaczom zajęło, tak jak powiedziałem, sporo czasu rozszyfrowanie i kiedy rozszyfrowali ten fragmencik, okazało się, że to jest właśnie nasz tekst, że to jest błogosławieństwo aaronowe. Że to jest ten 6 rozdział, bo oczywiście mówię o 6 rozdziale, jeżeli macie Pismo Święte, to jest 6 rozdział, wersety 24, 25, 26. 3 wersety, a bardzo ważne. I okazuje się, i datowano, kiedy dokonano datacji tego odnalezionego malutkiego zwoju, okazało się, że to jest mniej więcej 7 wiek przed naszą erą, 7 wiek przed Chrystusem, a więc prawdopodobnie mamy do czynienia z najstarszym zapisem tekstu biblijnego, jakikolwiek posiadamy dzisiaj. Jeżeli ten tekst faktycznie pochodzi z 7 wieku przed naszą erą, czyli z czasów jeszcze przed niewolą babilońską, kiedy właśnie w ogóle spisywano pierwsze teksty biblijne. Proszę uświadomić sobie, że w tym okresie nie ma w ogóle jeszcze Biblii spisanej. Nie ma jeszcze 5 księgów. Ten zwój już był spisany. Co ciekawe, tam była jeszcze taka, jakby on był przewiercony w jednym miejscu, więc widać, że on był na szyi, bo tam to dziecko znalazło w grocie, w takim miejscu tej groty, gdzie okazało się, że część groty się zawaliła i jeden z grobowców przykryła. I ten zwitek znajdował się w grobowcu jednego ze zmarłych. On zabrał ze sobą, można powiedzieć, czy inni, którzy go chowali, ten zwitek jakby włożyli mu do grobu. On go prawdopodobnie nosił na szyi jako taki amulet, bo właśnie to przebicie świadczy o tym, że on by mógł być noszony właśnie na rzemyku w formie jakiegoś amuletu, w formie jakiegoś takiego, prawda, czegoś, co go zabezpieczało. I to jest najstarszy tekst biblijny, jakikolwiek posiadamy. Zobaczcie, jakie ciekawe dla nas przesłanie, czy jakie takie, można powiedzieć, można by stąd wyciągnąć też jakąś taką, takie przesłanie właśnie, że Pan Bóg pierwsze co, jakby najstarszy tekst biblijny, który posiadamy, to jest właśnie błogosławieństwo. Pan Bóg błogosławi. Tak masz błogosławić synom Izraela, nie? I zaraz sobie to błogosławieństwo przeczytamy i 2 słowa o nim opowiem, no ale ta ciekawostka archeologiczna myślę, że jest warta przytoczenia, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, jest to najstarszy w ogóle tekst biblijny, jaki posiadamy. Pierwsza kolumna, tak jak powiedziałem, po lewej, to jest właśnie zdjęcie tego rozwiniętego, malutkiego zwoju. Drugie zdjęcie to jest oczywiście faksymile, czyli no, takie ręczne odrysowanie. Tak, ręczne odrysowanie, tak robiono i tak do dzisiaj się robi. Archeolodzy odrysowują, tak samo robiono z tablicami, po to, żeby, bo wiadomo, tablica może się skruszyć, zaginąć, różne rzeczy się dzieją z artefaktami archeologicznymi, więc od razu jak się coś odnajdzie, robi się takie faksymile, czyli ręczny albo czasem no, maszynowy w inny sposób odpis. No i po prawej stronie już mamy to rozszyfrowanie właśnie tego tekstu. To jest właśnie tekst błogosławieństwa. To jest tekst błogosławieństwa. Już go wam zaraz tutaj też pokażę. To nasze błogosławieństwo. Dobrze. Więc przejdźmy do samego tekstu, tego błogosławieństwa. Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Już też to udostępnię, żeby to było widać. To jest to nasze błogosławieństwo kapłańskie. Bardzo ważny tekst, bardzo piękny tekst. Króciutki, jak widzicie, to są 3 wersety. Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą. Niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. 3 wersety. W ogóle struktura, może zanim przejdę do treści, bo to błogosławieństwo ma niezwykłą treść, ale warto zwrócić uwagę chociażby na strukturę tego fragmentu, dlatego że
Ono zawiera trzy wersety, ale one, jakby struktura jest ważna. W każdym tekście biblijnym, jeżeli znajdujemy jakąś strukturę, to pamiętajmy, że tekst biblijny jest tekstem literackim. Autor biblijny przemawia nie tylko przez treść, ale również przez formę, w jakiej to czyni. Struktura ma ważne odzwierciedlenie. Na przykład, jeżeli coś się znajduje w centrum, tak jak na przykład mieliśmy obrazek tego obozu Izraela. Jeżeli coś jest w centrum, to często będzie najważniejsze. To jest tak zwana struktura koncentryczna albo układ chiastyczny. Tu mamy z kolei jeszcze inną strukturę, bo tu mamy taką strukturę rozwojową i zaraz spróbuję Wam ją pokazać na innym jeszcze tutaj slajdzie. Mianowicie zobaczmy sobie tutaj. O, tu mamy tekst oryginalny tego błogosławieństwa. Mam nadzieję, że to widać. Te trzy wersety. Vayevarech Adonai Veishmerecha i tak dalej. Więc mamy tak. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Pierwsza linia z trzech zawiera trzy słowa. Vayevarech, tutaj mamy tetragram, święte imię Boga, no i później mamy drugi czasownik. Więc mamy trzy słowa, w środku jako drugie słowo jest święte imię Boga. Święte imię Boga, czyli tetragram JHWH. Trzy słowa. Druga linia, jak może to widać, zawiera pięć słów. I znowu jako drugie po czasowniku, tu mamy tak zwany czasownik w jussiwie, czyli w takim rozkazie do trzeciej osoby skierowanym, czyli niech Pan coś zrobi, niech Pan uczyni. Więc tutaj mamy tak zwane serię takich jussiwów, czyli mamy dokładnie tak, to jest tak bardzo jakby elegancko zbudowane. Trzy słowa, drugie słowo, podmiot tego, to jest właśnie Bóg. Znowu mamy, tutaj mamy pięć słów z kolei, znowu jako drugie słowo pojawia się tetragram, święte imię Boga JHWH. Z kolei w trzeciej linii, jak widzicie, mamy siedem słów i znowu jako drugie pojawia się JHWH. Czyli mamy po pierwsze układ taki 3, 5, 7, prawda? Więc widzimy taka struktura rozwojowa, taka struktura troszkę piramidy. To błogosławieństwo się rozwija, to błogosławieństwo tak jakby nabiera rozpędu, to błogosławieństwo tak jakby zmierza do punktu kulminacyjnego, którym będzie oczywiście ostatnie słowo tego błogosławieństwa, do którego zaraz przejdę. Więc to błogosławieństwo wyraźnie ma taki charakter rozwojowy. Widać wyraźnie, że autor zadbał o taką piękną strukturę, bo ma trzy słowa, pięć słów, siedem. Zawsze w każdym z tych wersetów pojawia się imię Boże i na dokładnie tym samym miejscu, czyli na drugim miejscu po czasowniku w jussiwie pojawia się to imię Boże. Ale tu was jeszcze może zaskoczę, że to błogosławieństwo ma jeszcze jeden ważny element strukturalny. Jeżeli ktoś będzie chętny, to proszę sobie policzyć litery w tym błogosławieństwie. Litery to oczywiście nie chodzi mi o kropki, kreski, bo to są samogłoski. Chodzi mi o spółgłoski. Alfabet hebrajski to jest tak zwany abjad, czyli pismo tylko spółgłoskowe. Te kropeczki, kreseczki to jest oczywiście coś, co dodano później, samogłoski. One są wtórne, zawsze wtórne w języku hebrajskim. Tak było w czasach biblijnych i tak jest dzisiaj. Samogłoski są czymś drugorzędnym. Hebrajski alfabet jest alfabetem spółgłoskowym, to są same spółgłoski. Kiedy policzymy sobie spółgłoski pierwszej linii, okaże się, że tych spółgłosek jest dokładnie 15. W drugiej linii spółgłosek jest dokładnie 20, a w trzeciej linii spółgłosek jest dokładnie 25. Więc jest to jakieś niesamowite. Jak to zrobić? Ile autor musiał, nie wiem, bo to nie jest przypadek na pewno, ile autor musiał włożyć wysiłku, żeby dobrać odpowiednie terminy. I to są terminy wielkie, to są terminy, no nie będę miał czasu omawiać każdego z tych terminów, bo tu każdy można by, tak jak mówię, no tu można by półtorej godzinny wykład spokojnie zrobić o tym błogosławieństwie. Te terminy są tak wielkie i tak ważne. Ale ile autor, zobaczcie, musiał włożyć wysiłku, chociażby już tą strukturę zewnętrzną, żeby zrobić tak, trzy słowa, pięć słów, siedem słów, imię Boże zawsze jako drugie, a z kolei tutaj mamy 15 liter, 20 liter, 25 liter. No idealny układ, idealny porządek. Co więcej, tu jest jeszcze jedna zamknięta taka strukturalna jakby przesłanie, bo struktura, tak jak powiedziałem, również mówi o treści, mówi o jakiejś takiej doskonałości, o pięknie tego błogosławieństwa, o jakimś jego wykończeniu, takim boskim charakterze, prawda, ta taka dokładna struktura. To tu jeszcze jeden mamy zamknięty element, bo jeżeli dodamy sobie wszystkie słowa w tym błogosławieństwie, to mamy 3, 5 plus 7, oczywiście daje nam 15. Ale teraz wiemy, że imię Boże zawsze ma charakter szczególny. 15, czyli dokładnie tyle, od ilu liter zaczyna się pierwszy werset, tak? Więc po pierwsze, mamy 15 słów w całym błogosławieństwie, od tylu liter zaczyna się pierwszy, 15, 20, 25, prawda? Pierwszy werset. Co więcej, jeżeli jakby damy na razie w nawias imię Boga, które się pojawia trzykrotnie, to są trzy słowa w tym błogosławieństwie, zawsze w tym samym miejscu, to nagle otrzymujemy 12 słów.
to błogosławieństwo ma 12 słów, jak się już pewnie domyślacie, tak jak 12 pokoleń Izraela. To jest coś niesamowitego, że to jest błogosławieństwo, które jakby w samej strukturze ma wpisane, że to jest błogosławieństwo przekazywane 12 pokoleniom Izraela. To jest jakby Bóg, to jest łaska Boga, która jest skierowana do całego Izraela. Czy to można powiedzieć już tak z punktu widzenia Nowego Testamentu, do całego ludu Bożego. Tak? Cały lud Boży tutaj się mieści w tym błogosławieństwie. 12 słów Bożych, 12 słów, 3 razy imię Boga. To jest, znowu można to nawiązać do tego Trishagion. Święty, święty, święto, o którym Izajasz powie, prawda? Kadosz, kadosz, kadosz. To jest to potrójne imię Boga. Potrójne imię Boga. No i całość, która jest zamknięta słowem szalom, czyli pokój. Znowu, właśnie nie będę teraz może, bo szkoda mi troszkę czasu, bo chciałbym dzisiaj Księgę Liczb całą mówić. Widzę, że może być trudność z tym. No zobaczymy, jak tak będę się rozgadywał. Ale w każdym razie, każde słowo tu jest ważne. Wajewarech. No słuchajcie, barach, błogosławić. Ogromnie ważne słowo. Ponad 400 razy występuje w Biblii. 415. Jest słowem, które... No, oznacza taką pełnię łaski, którą Bóg daje. Barach to jest w ogóle, pochodzi od słowa kolano, albo klękać na kolano. Rodzić też bardzo silnie związane jest, bo w starożytności kobiety rodziły na kolanach, więc to jest słowo związane z błogosławieństwem płodności, z rodzeniem dzieci. Tutaj są różne ciekawe hipotezy na temat tego słowa, ale generalnie jakbyśmy sobie wzięli ważne teksty biblijne z tym słowem, to zawsze byśmy zobaczyli, że to jest coś, co Bóg jakby chce dać, chce obdarować człowieka. Mamy chociażby Księgę Rodzaju, o której też mówiliśmy na wcześniejszych wykładach, gdzie Bóg błogosławi Abrahama. Tak? W powołaniu Abrahama aż 5 razy pojawia się ten rdzeń. Będę ci błogosławił, będę błogosławił tym, którzy tobie będą błogosławić i tak dalej. Nie? Niech cię Pan błogosławi. I drugi rdzeń, drugie, bo takich, tu jest takich 5 czasowników, 5 łask, można by też powiedzieć, czyli kolejna piątka, bo mówiliśmy 3, 5, 7, 15, 20, 25, więc tych piątek, też tutaj tych trójek tu jest dużo, tych piątek tu jest dużo, tych dwunastek, prawda? No tutaj liczby, to jakby to błogosławieństwo jest napełnione, można powiedzieć, niezwykłą strukturą. Mamy 5 czasowników właśnie, takich jakby jako 5 takich darów Bożych. Pierwsze to jest właśnie to barach, błogosławić. Drugie to jest szamar, strzec, pilnować, jakby troszczyć się o. Tutaj Bóg jest pokazany jako ten, który się troszczy o Izraela. Szamar oznacza być takim troskliwym, być ten, który pilnuje, ten, który jest taki uważny, strzeże i tak dalej. Znowu, tu mógłbym godzinę mówić na temat tego, co oznacza, kiedy Bóg szomer Izrael jest. Bóg jest w ogóle nazwany stróżem Izraela. Adonai szomer Izrael. Ja jestem, i Pan Bóg nie śpi, mówi psalmista, tak? Pan Bóg czuwa właśnie ten czasownik. Kolejny czasownik mamy Jaor, Bóg jakby oświetla, bo dosłownie tam mamy niech Pan rozpromieni, tutaj mamy to tłumaczone w Biblii Tysiąclecia, niech rozpromieni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Cię obdarzy łaską, tutaj tak mamy od Hen Hanan. Natomiast Jaor pochodzi od słowa, Jaer, imię Justivus, pochodzi od słowa Or, światło, Bóg jest światłem, Bóg jest światłością, Bóg oświetla. Tutaj Bóg ma, jest prośba o to błogosławieństwo wyraża, nawet nie, znowu nie prośbę, tak jak mówię, to jest ten charakter, że to sprawia to, co mówi. Błogosławieństwo ma ten charakter, że taki sprawczy, performatywny. Więc performatywny, przepraszam. Więc tutaj Bóg oświetla, może Bóg, który jest światłem, daje światło, sprawia to, jakby oświetla. Tak? Niech Pan rozpromieni swoje oblicze nad Tobą. Niech Cię obdarzy swą łaską. Słowo hen po hebrajsku, albo hanan, być łaskawym, czasownik. Więc tu znowu kolejne wielkie słowo, wielka teologia za tym się kryjąca. Później mamy nasa, niech Pan dźwignie swoje oblicze nad Tobą, czyli to, niech Pan zwróci, po polsku jest chyba tak tłumaczone, niech zwróci Pan oblicze swoje ku Tobie, tak? Dosłownie od czasownika nasa, dźwigać. Niech zwróci Pan oblicze swoje ku Tobie i niech obdarzy, niech położy na Tobie pokój. Niech obdarzy Cię pokojem. I zobaczcie, że wszystkie te 5 darów, które są od Pana Boga, są zamknięte, można powiedzieć, takim słowem, które jest kluczowe w tym błogosławieństwie, które zamyka i, można powiedzieć, zawiera w sobie to wszystko, co zostało tu powiedziane, tym wielkim biblijnym słowem szalom. Szalom, który oczywiście oznacza pokój, ale jak wiemy, to może wiemy, czy nie wiemy, ale to może jak dla tych, którzy nie wiedzą, szalom nie oznacza tylko brak wojny. Pokój to nie jest słowo, które tylko oznacza, powiedzieć, jakiś spokój na zasadzie, że o, nic się nie dzieje, mogę sobie odpocząć. Nie. Szalom to jest pełnia dóbr mesjańskich. Słowo szalom oznacza pomyślność, zdrowie, błogosławieństwo Boże, dobrobyt, jakieś takie, to jest suma dóbr mesjańskich. Szalom to jest słowo, które jest też obecne w proroctwach mesjańskich,
Emmanuel jest nazwany księciem pokoju, Sar Shalom. Bóg przynosi pokój. Jak wiemy, to słowo jest tak wielkie i tak, można powiedzieć, ważne, że Żydzi, że jakby w ogóle starożytni ludzie Bliskiego Wschodu znali moc tego słowa i jak wiemy, do dzisiaj się, wtedy i do dzisiaj się tym słowem pozdrawiają, tak? Słowo szalom do dzisiaj znaczy takie pozdrowienie pokoju. Szalom dzisiaj oznacza cześć, dzień dobry, szalom, szalom, prawda? I na powitanie, i na pożegnanie używa się słowa szalom. W pełnej formie szalom alechem, pokój nad wami dosłownie, nie? Szalom alechem, po arabsku z kolei salam aleikum, tak? To jest dokładnie ta sama salam, albo samo salam się mówi. Właśnie to jest to samo słowo, pokój, szalom. Więc to słowo, które jest jakby życzeniem pełnego pokoju, życzeniem tego, co najwięcej można otrzymać w życiu, tego, co człowiek tak naprawdę oczekuje i od świata, i od życia, i zwłaszcza od Pana Boga, nie? Słowo szalom. Więc zobaczcie to błogosławieństwo. Piękna treść, niezwykła głębia, wielka struktura, która wszystko przemawia i to zamknięcie tego właśnie błogosławieństwa tym wielkim słowem pokój. Ale tak jak mówię, tu każde z tych słów, gdybyśmy zabrali się za jego analizę, czy analizę w ogóle tych obrazów, które tu się kryją, no to każde z tych słów niesie takie właśnie wielkie przesłanie. Dobrze. Ale to tak powiedzmy, tutaj nie mamy jakby takiego miejsca na rozbudowywanie. Tutaj bardziej jakby dotykamy pewnych ważnych tematów. Przejdźmy do drugiej części Księgi Liczb, czyli już za rozdział 10 do rozdziału 11. No i ten rozdział 11, kiedy Izrael już wyrusza spod góry Synaj, kiedy obłok właśnie podnosi się z namiotu spotkania, Izraelici wyruszają razem z obłokiem, no i wtedy, można powiedzieć, już zaczynają iść dalej za obłokiem, zaczynają iść za Panem Bogiem. Obłok oczywiście symbolizuje tą wielką obecność, to jest ta Boża obecność. Bóg jest pośrodku swego ludu, nie? To jest ta niezwykła, taka można powiedzieć, elektryzująca obecność Boga pośród Izraela. Obłok wstaje, Izraelici idą za obłokiem. I niestety pierwsze, na co się napotykamy, to jest narzekanie ludu. Rozdział 11, werset od 4. Tłum zaczyna szemrać. Któż nam da mięsa, byśmy jedli? Prawda? No popatrzcie. To jest takie ciekawe, że Izrael ledwo wyszedł z Egiptu, a już za tym Egiptem z powrotem tęskni. Nie? Jakby tam w Egipcie mieliśmy to i tamto i tak dalej, prawda? No ciekawe, takie trudne. No też taka, Izrael poznaje, mówiliśmy tutaj, swój charakter. Poznaje taką ludzką, można powiedzieć, naturę człowieka, swoją osobowość, tak? To jest takie, można by tak to inaczej jeszcze ująć, że wyprowadzenie Izraela z Egiptu, no było dosyć szybkie. Pan Bóg szybko, można powiedzieć, wyprowadził Izraela z Egiptu. Ale wyprowadzenie Egiptu z Izraela, no to już jest sprawa trudna. To jest w człowieku, nie? Człowiek zostaje przez Boga wyprowadzony, uwolniony, prawda? Ale już wyprowadzenie tej niewoli z człowieka, no to już jest sprawa często trudniejsza. I tutaj to bardzo dobrze ten tekst pokazuje. Później w 11 rozdziale Pan Bóg daje Mojżeszowi jakby pomoc w postaci właśnie tych 70 starszych, którzy mają też pomagać, sądzić i rozstrzygać pewne spory wśród ludu i tak dalej. Ja stąpię i będę mówił z tobą, wezmę z ducha, który jest w tobie i dam tym 70, tam później jeszcze dwóch będzie, więc razem 72, będą razem z tobą dźwigać ciężar ludu. Ty go już sam nie będziesz dźwigał, bo Mojżesz czuł na sobie też ten ciężar tego szemrania, narzekania ludu. Tam mamy jeszcze taki zwrot, który jest oczywiście błędnie, znaczy oczywiście, no nie oczywiście, ale no niestety jest błędnie przetłumaczony w Biblii Tysiąclecia, bo Pan Bóg mówi do Izraela, Pan odpowiedział Mojżeszowi, to jest 23 werset rozdziału 11, czyż ręka Pana jest zbyt krótka? No i teraz ktoś, no to oczywiście jest antropomorfizm, bo Pan Bóg nie ma rąk, ale tłumaczenie dosłowne, bo to jest tłumaczenie dosłowne i błędność tłumaczeń często polega na zbytniej dosłowności. I tu jest o tym przykład, pisał o tym kiedyś też profesor Marek Piela. Ja też o tym pisałem później w moim tym skrypcie, więc o tłumaczeniach Biblii. Więc oczywiście ręka jest symbolem działania Boga, mocy Bożej, tak? Mocy Boga. Więc tłumaczenia zbyt dosłowne często mogą czytelnika wyprowadzić na manowce, bo on nie zna starożytnych idiomów, starożytnych sposobów wypowiadania się, starożytnych obrazów. Nie zna obrazowości, plastyczności języka hebrajskiego, takiej konkretności, takiego przywiązania do konkretu. I często jak tłumacz tłumaczy dosłownie, tak łopatologicznie, no to wyjdzie mu na przykład, jeżeli po angielsku mamy it's raining cats and dogs, no to ktoś nie wiedząc, co to jest za idiom, przetłumaczy padało psami i kotami. No bez sensu, bo tak naprawdę trzeba to przetłumaczyć lało jak z cebra. Tak? Lało, it was raining cats and dogs. Lało jak z cebra.
bo mamy polski idiom, który odpowiada temu angielskiemu, tak? Ale ktoś tego nie wie, to tłumaczy lało psami i kotami, powodując śmieszność tekstu, dziwność tekstu. Czytelnik polski, który nie zna tego, nie zna języka angielskiego, pomyśli, że jakiś wariat, co on tu w ogóle wypisuje. No i trochę podobnie czasem niestety jest z Biblią, że tłumacz, który nie do końca, można powiedzieć, albo robi to świadomie, nie wiem, nie chcąc naruszyć tekstu i tłumaczy dosłownie, ale często robi to po prostu z nieświadomości. Nie do końca sam rozumiejąc. No to surowa ocena dosyć tłumaczenia, ale to się zdarza wiele razy, no i dlatego no, są inne, są tłumaczenia. Biblia Świętocia się poprawia cały czas, prawda, niedługo wyjdzie szóste wydanie, także tutaj pewne rzeczy też będą zmienione, poprawione. Mamy też inne tłumaczenia, prawda, które zawsze można porównywać tłumaczenia. Nawet jak ktoś nie zna oryginału, to jest taka rada na marginesie, jak ktoś nie zna oryginału, warto nie przywiązywać się do jednego przekładu. Jeżeli tylko możemy posługiwać się przekładem, to przynajmniej warto zrobić to, co warto zrobić, to porównać sobie przekłady między sobą. To jest temat, słuchajcie, no to już jest w ogóle temat nie tylko na jeden wykład, ale na całą serię ze 100 wykładów mógłbym na ten temat mówić. Dobrze, ale przejdźmy dalej. 70 starszych otrzymuje natchnienie prorockie. I tu jest piękna taka, w tym 11 rozdziale jest jeszcze taka piękna pouczenie, czy piękna taka postawa Mojżesza. Bo wtedy Jozue, jego pomocnik, Jozue wtedy jest jeszcze pomocnikiem Mojżesza, syn Nuna, no ma pewną taką troszkę zazdrość, nazwijmy to, tak? Mówi coś takiego, panie, zabroń im. Widzi Jozue, że nie tylko jego pan Mojżesz prorokuje, ale że nagle też inni prorokują, inni też mają Ducha Bożego. No i Jozue mówi, zabroń im. Ale Mojżesz właśnie, to widać tą wielkość i taką dojrzałość Mojżesza, odparł, czyż zazdrosny jesteś o mnie? I mówi Mojżesz, oby tak cały lud Pana prorokował, oby dał mu Pan swego ducha, oby cały lud Pana tak prorokował. Nie? To Mojżesz nie ma w ogóle w sobie takiej chęci, żeby to on był jedyny, który posiada dar Boży, jedyny, który posiada to i tamto. Mojżesz jest świadomy tego, że jakiś taki, można powiedzieć, współczujący ze swoim ludem, że on by chciał, żeby każdy miał to, co on ma, żeby każdy tak prorokował. Nie? Wielka, wielka postawa Mojżesza, piękna sprawa. 12 rozdział. Narzekanie Miriam i Aarona. Znowu kolejny bunt, kolejne narzekanie. Mówiliśmy, że da się ich naliczyć tutaj przynajmniej 10 takich właśnie, tych takich buntów Izraela. Tu oczywiście, no niestety, ale mamy spór o władzę, bo zobaczcie, to co mówi Jezus w którymś miejscu, że prorok jest najczęściej odrzucany we własnej ojczyźnie. Tutaj najbliżsi, przecież to są najbliżsi Mojżesza. To są Miriam i Aaron, czyli siostra i brat. Starsza siostra, starszy brat. Nie? I to oni buntują się przeciwko Mojżeszowi, przeciwko władzy Mojżesza, tak? Tam jest powiedziane, że oni się buntowali z powodu ślubu z Kuszytką, że Mojżesz wziął sobie za żonę Kuszytkę. I teraz nie wiemy do końca, o co chodzi, bo Kusz to jest generalnie Etiopia, czyli gdzieś tutaj Afryka Północna i często jest związana z Etiopią, rzadziej z Sudanem, rzadziej z innymi miejscami, najczęściej Etiopia. No więc pytanie, czy to jest jakaś inna żona? Może, bo wiemy, że wcześniej Mojżesz wziął Seforę z Madianitów, tak? Miał żonę, z którą miał dwójkę dzieci. No więc pytanie, czy Kuszytka oznacza właśnie też Madianitów? Czy tutaj mowa jest o Seforze, że ona była poganką jednak i nagle się Miriam Aaronowi nie spodobało? Co jest oczywiście tylko pretekstem, bo spór jest tak naprawdę o władzę. Spór jest tak naprawdę o autorytet. Że czemu nasz brat tutaj może sobie, prawda, być królem tego ludu, panem, władcą, prowodawcą, jeszcze można powiedzieć przywódcą, a my jesteśmy jego przyrodzona krew, no, znamy go, on, nawet on jest młodszy od nas. To on tutaj, prawda, myśmy mu tam, prawda, nos podcierali, jak był mały. A teraz on tutaj rządzi wszystkimi, nie? Więc to jest tak naprawdę spór o władzę, spór o autorytet, spór o pierwszeństwo, nie? No ale pretekstem jest ta Kuszytka, no i nie wiemy, czy to było, chodzi o właśnie Madianitkę Seforę, a może Sefora zmarła i może to jest następna żona. Trudno powiedzieć. W każdym razie pretekstem jest ta żona, ale wtedy zobaczcie, co mówi, co wtedy mówi Pan Bóg. Stąpił w obłoku. Lecz nie tak jest z moim sługą Mojżeszem. Uznany jest za wiernego w całym moim domu. Twarzą w twarz mówię do niego. Coś niesamowitego. Twarzą w twarz mówię do niego. I zapalił się gniew przeciwko Pana, przeciwko bratu i siostrze Mojżesza. Miriam, jak wiemy, stała się, jakby jako kara stała. Nie wiemy, dlaczego Aarona nie ukarano. To też taki dziwny element, ale ukarana została Miriam. Być może dlatego, że Miriam jako najstarsza, bo Miriam jest najstarszą z tego rodzeństwa, to ona była prowodyrem, nie wiemy. W każdym razie Miriam zostaje ukarana trądem. Stała się biała jak śnieg. Ten trąd oczywiście Miriam jest nawiązaniem do, pamiętacie, znaku Mojżesza. Mojżesz też, kiedy miał iść do Faraona, miał włożyć rękę za pazuchę i wyciągnąć trędowatą, a kiedy znowu ją włożył za płaszcz i wyciągnął, znowu była zdrowa. Jakby znak trądu, który tam symbolizował, oczywiście, kiedy powiążemy te dwa teksty,
to widzimy wyraźne przesłanie. Znak trądu to jest znak mocy Boga. To nie jest tyle kara na Miriam. Tu nie chodzi o to, że Miriam została jakoś... No oczywiście, to jest forma też jakiejś zewnętrznej, fizycznej kary. I piętna, które ją dotknęło, ona została wygnana za obóz. Dopiero kiedy Mojżesz się za nią wstawił, została oczyszczona, dopiero mogła wrócić do obozu. Więc to jest piętno, które na nią spadło, jakaś kara, ale można by powiedzieć, że symbolicznie, wiążąc to z tamtym tekstem z Księgi Wyjścia, że ten trąd to jest symbol mocy Boga, to jest tak naprawdę moc działania Bożego. Tutaj Miriam i Aaron naocznie przekonali się, że to Bóg jest Panem i to Bóg decyduje, to Bóg jest Królem. Jeżeli Bóg wybrał Mojżesza, no to znaczy, że On wie, co robi. To znaczy, że On wie, co robi. Tak? No i ten bunt zostaje, można powiedzieć, tak tutaj zakończony. Kolejny rozdział to jest rozdział 13, gdzie mamy też ważne opowiadanie. Tak chciałem przeskakiwać, no ale trudno się nie zatrzymać nad przynajmniej paroma z tych tekstów, bo są bardzo ważne. Ten 13 rozdział to jest oczywiście wysłanie zwiadowców do Kananu. Wysłanie zwiadowców do Kananu. Mamy 12 zwiadowców, no bo 12 pokoleń Izraela, jakby reprezentant każdego pokolenia zostaje wysłany. Mają się przekonać, co to jest za ziemia, ten Kanan, czy tam warto iść, o co chodzi, co tam się dzieje. No i kiedy ci zwiadowcy wracają, notabene tam się są jeszcze inne perypetie, ale to już zostawię. Kiedy zwiadowcy wracają, okazuje się, że są przerażeni, tak? Mieli przekonać się co do ziemi, ale przekonują się co do ludu. Mówią, że ten lud, który tam mieszka, jest silny, prawda? To jest 13 rozdział, werset 28. Aha, bo tam jeszcze jest taki piękny obraz tego, jak oni właśnie, bo to jest kraina właśnie tego winogrona, Eszkol, po hebrajsku winogrono, niosą tą taką symboliczną właśnie kiść wielkich winogron, że kraj jest bardzo żyzny, bardzo urodzajny, bardzo piękny. Po 40 dniach wrócili. Znowu mamy tą 40 symboliczną, nie? O której mówiliśmy. Więc tej 40 w Księdze Liczb i w ogóle w Biblii, no jak powiedziałem, jest bardzo, bardzo dużo. Liczba zdecydowanie symboliczna. No i kiedy wrócili, to zamiast cieszyć się tym, że ziemia jest urodzajna i dobra, to są przerażeni. Lud, który mieszka w nim, jest silny. Miasta są obwarowane. Jedynie Jozue i Kaleb, z tych 12 zwiadowców, zachowują zdrowy rozsądek, zachowują wiarę w Boga i namawiają, jakby mówią, żeby lud się nie załamywał. Bo ci, którzy wrócili, to po prostu sami przerażeni zaczęli przerażać innych. Zaczęli przestraszać innych i ludzie w ogóle bali, gdzie my idziemy, gdzie nas Mojżesz w ogóle prowadzi. W ogóle to jest jakieś szaleństwo iść tam, tak? Nie pójdziemy. Jedynie Kaleb i Jozue, można powiedzieć, wywiązują się zadania, ukazują też wiarę w Boga i mówią, że jakby podnosili ludzi na duchu, tak? Tam jest powiedziane, wszyscy zaś ludzie, którzy tam widzieliśmy, są wysokiego wzrostu. Widzieliśmy tam nawet olbrzymów, tak? Tak, popatrzcie, jak w oczach, oczywiście tam nie ma żadnych olbrzymów i to nie są jacyś Goliaci, to są normalni ludzie w Kananie, jeżeli oczywiście Kanan był, jeżeli chodzi o stare epoki, gdzie kiedy proto-Izraelici czy jacyś proto-Hebrajczycy gdzieś tam, prawda, rozbijali się w Kananie, no to oczywiście Kanan był wysoko rozwiniętą kulturą. Miasta kananejskie już żyły w epoce żelaza, podczas kiedy jeszcze plemiona wczesnoizraelskie jeszcze tkwiły w starej epoce brązu, czyli byli słabiej wyposażeni, słabsza broń, narzędzia, ozdoby, naczynia. Kanan był rozwinięty, jeżeli chodzi o architekturę, faktycznie miasta obwarowane, chociażby Jerycho, czy właśnie broń, która już była wytwarzana z żelaza, a nie z brązu. Więc to rzeczywiście tak jest, że Kanan był ważny, ale no oczywiście żadnych olbrzymów tam nie było, tam byli normalni ludzie. To, że tutaj jest mowa o olbrzymach, to jak widać, jak w oczach rośnie, też jak ten strach powoduje, że ludzie zaczynają po prostu przesadzać, nie? No i ci ludzie, no i niestety to powoduje bunt Izraelitów, tak? To będzie znowu doprowadzi do buntu i niestety to jest kolejny bunt już Izraela na pustyni. I zobaczcie, jaka to jest paradoks. Te 40 dni, kiedy ci zwiadowcy byli w tej Ziemi Świętej, na zwiadzie, przemieni się w 40 lat bycia po pustyni. Bo tak to przecież wiecie, ja tego nie powiedziałem, ale to myślę, że gdzieś tam ktoś to już, każdy to gdzieś słyszał może, że tak naprawdę z Egiptu do Kananu można przejść, to wystarczy 2 tygodnie. Gdyby tak się spiąć, bez problemu. Nawet starożytny lud, nawet jeżeli tam miał iść kilkaset ludzi, kilka tysięcy, bo oczywiście to, że Księga Liczb mówi o 600 tysiącach, bo tam ten spis ludności, nie mówiłem tego, ale ja to mówiłem na wcześniejszych wykładach. Więc do tego już nie nawiązuję, że mowa o 600 tysiącach ludzi, tu jest nawet ponad 600 tysięcy wymienionych, to jest oczywiście, co daje nam jakieś 2-3 miliony ludzi, jeżeli doliczymy, bo 6 tysięcy mężczyzn zbrojnych.
No to daje, bo kiedy doliczymy mężczyzn niezbrojnych, niezdolnych do walki, kobiety, dzieci i starców, daje nam jakieś 2-3 miliony ludzi, co jest absolutnie no, niemożliwe w ogóle liczbą w starożytności. Cały Egipt tyle liczył. Cały Egipt miał tyle być może wtedy ludności, więc... Więc jakby liczba jest oczywiście symboliczna, próbowano w niej doszukiwać się, że to elef, hebrajskie tysiąc, nie oznacza tysiąca, tylko oznacza grupę, ale to są takie próby racjonalizacji tekstu, który jest symboliczny. Ten tekst o 600 tysiącach ludzi, czyli o milionach Izraelitów, którzy wychodzą z Egiptu, jest oczywiście tekstem symbolicznym, znowu liczba jest symboliczna, mająca pokazywać realizację błogosławieństwa danego Abrahamowi w Księdze Rodzaju. Pan Bóg przecież Abrahamowi powiedział, że twoje potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie. A weź tu policz kilka milionów ludzi w starożytności, gdzie oni nawet takich liczebników nie mieli, tak? Największy liczebnik to jest właśnie elef tysiąc, albo ewentualnie rabbim, czyli 10 tysięcy, dziesiątki tysięcy, tak? I innych liczebników nie było. Więc ten lud, ta liczba symboliczna oczywiście oznacza jak gwiazdy na niebie, jak piasek morski, en mis parle, nie ma liczby dla pokoleń Izraela, dla synów Izraela, tak? Dla synów Abrahama. To jest realizacja błogosławieństwa danego Abrahamowi. Więc ta liczba jest oczywiście symboliczna. Tych Izraelitów na pustyni mogło być, nie wiem, kilkaset, nawet nie kilka tysięcy. Tak czy inaczej, droga z Egiptu na Synaj, z Egiptu nawet na Synaj, a z Synaju do Izraela, do Ziemi Świętej, mogłaby zająć jakieś 2 tygodnie. Nawet niech będzie miesiąc, nie? Tu Izrael idzie 40 lat. Te 40 dni zamienia się poprzez bunt Izraela w 40 lat. Ale tak jak mówiłem, to jest symboliczna liczba oznaczająca proces dojrzewania. Te 40 lat to jest jakiś taki symbol, po pierwsze, chodzenia z Bogiem, podróżowania z Bogiem, wędrowania z Bogiem, a po drugie jest to liczba oznaczająca taki proces właśnie dorastania do tego daru, który Pan Bóg przygotował dla Izraela. Proces dorastania. Bo zobaczcie, co Pan Bóg mówi tutaj na końcu. 14 rozdział, kiedy jest ten bunt Izraela. Przepraszam, to mówi Jozue. Nie bójcie się ich. Obrona od niego nastąpi, a z nami jest przecież Pan. To jest nawiązanie do teologii Księgi Wyjścia i Księgi Kapłańskiej. Z nami jest Bóg, Emmanuel. To jest nawiązanie do obecności Boga w przybytku, do tej świętej obecności. To jest nawiązanie więcej do Księgi Wyjścia, do imienia Bożego. Pamiętamy? Echie Asher Echie. Jestem, który jestem. Ja jestem z wami. Ja jestem po to, żeby być blisko was. Po to, żeby być blisko was. Po to, żeby być z wami. To Jozue ma tą wiarę w Boga. To Jozue, można powiedzieć, przyjął to imię Boże. On zrozumiał, co znaczy jestem, który jestem. Że ja jestem z wami. Jestem, który działam. Jestem, jaki byłem. Czyli jestem taki, jak działałem wobec Abrahama, taki będę dla was. Nie? To jest z kolei również realizacja tej obietnicy przybytku. Ja jestem z wami fizycznie obecny. Stąpiłem do przybytku na ziemię. To jest, mówiliśmy, ta teologia inkarnacji, teologia wcielenia Boga, teologia wejścia Boga w życie ludzi. Jestem, który jestem. I Jozue to spełnia, Kaleb to spełnia. Ludzie nie spełniają i ta faktycznie wędrówka, która mogła trwać 40 dni, będzie trwała 40 lat. Dobrze. Na dzisiaj tyle. Na następnym wykładzie nie skończę dzisiaj Księgi Liczb, jak widać, ale na następnym wykładzie spróbujemy to zrobić, żeby już do końca omówić całą Księgę Liczb.